Zadanie 28. Liczba x jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb 1 plus x, 1 plus 2x, 4 plus 3x oraz 1 jest równa 10. Wtedy x jest równy 6, 5,5, 2,5 albo 1. No i tutaj musimy pamiętać o tym, czym jest mediana. Mediana jest związana z pewnym zbiorem liczb, z pewnym zestawem liczb i mediana jest wartością środkową tych liczb. I aby wyznaczyć medianę takich liczb, musimy w pierwszej kolejności uporządkować ten otrzymany zestaw czy dany zestaw w kolejności rosnącej. Zapiszmy zatem w kolejności rosnącej liczby, które mamy podane w treści zadania. Będzie to 1, następnie x plus 1, dalej x plus 1 plus 2x, następnie ostatnią liczbą będzie tutaj 4 plus 3x. I teraz w kolejnym kroku będziemy musieli już, czy mogli już wyznaczyć medianę tych liczb, ale przyjrzyjmy się tutaj, czy ja faktycznie uszeregowałam te liczby w kolejności rosnącej, ponieważ zważywszy na fakt, że mamy tutaj x-a, takie uszeregowanie wydaje się być trudne właśnie ze względu na taką niewiadomą. Ale skoro liczba x jest liczbą dodatnią, no to z całą pewnością jedynka jest liczbą najmniejszą i liczba 4 plus 3x jest liczbą największą. Stąd właśnie takie założenie. I teraz możemy przejść już do kroku drugiego, w którym wyznaczymy medianę. I teraz popatrz, mamy tutaj parzystą liczbę liczb. To jest pierwsza liczba, druga liczba, trzecia liczba oraz liczba czwarta. Więc jeżeli nasz zbiór jest tworzony przez parzystą liczbę elementów, to znaczy, że mediana będzie średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrażeń, czyli musimy wyznaczyć średnią arytmetyczną tych dwóch liczb. Czyli pierwszą liczbę musimy dodać do liczby drugiej i to musimy podzielić na 2. I oczywiście tutaj tych nawiasów nie musiałam pisać. Ja je zapisałam po to, żebyś zobaczyła, które dokładnie dwie liczby do siebie dodaję. Z treści zadania również wynika to, że mediana tych liczb zadania jest równa liczbie 10, dlatego tutaj zapisuję równa się 10. Uzyskaliśmy równanie, które musimy rozwiązać, a w pierwszej kolejności ściągnę nawiasy z licznika. I tutaj będziemy mieli 1 dodać x, dodać 1, dodać 2x. Całość jest podzielna na 2 i równa 10. Teraz musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych, które znajdują się w liczniku, czyli x dodać 2x jest równe 3x, no i 1 plus 1 jest równe 2, resztę przepisujemy, czyli podzielić na 2 i równa się 10. I teraz chciałabym się pozbyć tutaj mianownika, to oznacza, że całość przemnożę przez liczbę 2, uzyskując w rezultacie 3x dodać 2 jest równe 20. Teraz takie równanie dalej będziemy rozwiązywać, tylko że ja to rozwiązanie przyniosę tutaj. W jaki sposób takie równanie rozwiązać? Otóż nie wiadomo na lewą, wiadomo na prawą, pamiętając o zmianie znaku, czyli 3x będzie równe 20 odjąć 2, co oznacza, że 3x jest równe liczbie 18. I teraz obustronnie całe równanie dzielimy przez liczbę 3, uzyskując x równe 6. Czyli tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania będzie odpowiedź A.